Czas na kolejne wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Ołkowski, dzień dobry, witam i zapraszam na nasz program informacyjny. Oto najważniejsze tematy, o których będziemy dziś mówić. Rozwój obszaru energetyki. Robert Kubica odwiedził pracowników w Płocku. Wolontariusze Grupy Orlen świętują. PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Grupy Energa. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię koncernu zakładającą budowę silnej multienergetycznej firmy, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki. Grupa Energa posiada łącznie 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponadto spółka posiada doskonale rozwiniętą sieć dystrybucyjną. Zakup Grupy Energa przez PKN Orlen jest zgodny z prowadzonym przez nasz koncern od lat procesem rozwoju sieci aktywów wytwórczych w obszarze energetyki. Grupa Energa jest jedną z większych grup energetycznych w Polsce. My również jako Orlen mamy w sobie tak zwany pion energetyczny. Transakcja umożliwi między innymi efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. Zakup 100% akcji to także kolejny krok w rozwoju elektromobilności. Rozwój Grupy Orlen w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Musimy bardzo mocno inwestować. Bardzo mocno inwestować, by być konkurencyjnym właśnie na rynkach europejskich. Na rynkach europejskich, gdzie takie fuzje koncerny mają za sobą. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, koncern może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu składania zapisów. Dzień przed Mikołajkami w siedzibie Orlenu w Płocku zjawił się Robert Kubica. Odwiedził pracowników zakładu produkcyjnego, spotkał się z pracownikami administracji i oczywiście rozdawał autografy. No bardzo się cieszymy, że dostaliśmy tego zaszczytu, że pan prezes Robertem Kubicą odwiedzili nas. Chłopaki byli bardzo zaskoczeni i zadowoleni z tego, że mogą spotkać kogoś takiego jak Robert, nasz mistrz kierownicy. Bardzo mnie spotkanie, bardzo inspirujące. Prywatnie Robert Kubica jest bardzo miłą, sympatyczną się osobą, na pewno godną inspiracji. Wrażenia bardzo pozytywne, tak? No spodziewałem się tego, że Robert oczywiście jest takim człowiekiem, że sport, który uprawia, jest tak trudny, interesujący, emocjonujący. Także naprawdę spotkanie jak najbardziej potrzebne, fajne i super. Bardzo się podobało. Mile zaskoczony jestem. Fajnie, że Robert przyjechał do nas do Płocka. Jestem kibicem i oglądamy wszystkie wyścigi. Mam nadzieję, że Robert dalej będzie mógł pracować dobrze w formule. W tym roku byłam we Włoszech na Monza. Także mąż jest takim wielkim fanem. I ja przy okazji. Grupa Orlen rozwija wolontariat pracowniczy. W tym roku już ponad 400 pracowników zaangażowało się w realizację blisko 20 inicjatyw prospołecznych, ekologicznych i edukacyjnych. Po raz pierwszy najlepsze projekty koordynowane przez Fundację Orlen zostały nagrodzone na uroczystej gali połączonej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Odbyła się też akcja zachęcająca pracowników do włączenia się w działania wolontariatu pracowniczego. W tegorocznym konkursie na wolontariat roku nominowanych zostało 13 inicjatyw zrealizowanych przez pracowników PKN Orlen. To pokazuje, jak wielką wagę w naszym koncernie przykłada się do zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi czy w troskę o środowisko. Swojego zadowolenia z takiego stanu rzeczy nie krył obecny na specjalnej gali zorganizowanej przez Fundację Orlen prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek. Biznes można robić przez twarz właśnie również tej pomocy takiej społecznej, zaangażowania społeczne akcje i ja bardzo mocno namawiam do wszystkich swoich pracowników, by organizowali takie akcje, by byli wolontariuszami, by pokazywali, że widzą drugiego człowieka obok siebie. I Orlen bardzo mocno modeluje takie akcje. Spośród wszystkich inicjatyw wybrano 3 najciekawsze, a członkowie zwycięskich zespołów otrzymali pamiątkowe statuetki oraz darowizny finansowe, które będą mogli przekazać na wybrane przez siebie cele. Z naszej perspektywy, z perspektywy współpracy z państwem, ale też z wieloma organizacjami pozarządowymi, wiemy, że wolontariat to jest oferowanie innym
siebie, tego, co mamy najlepsze, bo od tego się zaczyna pomysł na to, żeby zrobić dla kogoś coś dobrego. Warto dodać, że wolontariat pracowniczy w naszej grupie funkcjonuje już od 15 lat, a dzięki zaangażowaniu Fundacji Orlen oraz pracowników koncernu udało się pomóc tysiącom osób. Zdecydowałem się na wolontariat, ponieważ warto pomagać, bo dobro zawsze wraca, tym bardziej w takim okresie świątecznym, kiedy wszyscy potrzebujemy jeszcze więcej ciepła, jeszcze więcej bliskości. Możemy dawać, a tym samym możemy dostawać jeszcze więcej. W celu zachęcenia pracowników do działania na rzecz innych zorganizowano w Płocku i Warszawie specjalne spotkania mające na celu przybliżenie zasad funkcjonowania wolontariatu w PKN Orlen, a te zostały w tym roku nieco zmienione. Pracownicy mogą zgłaszać się do udziału w akcjach organizowanych przez Fundację Orlen lub podejmować własne inicjatywy. Na realizację zaplanowanych projektów wolontariusze mogą otrzymać nawet 3000 zł ze specjalnego budżetu fundacji. Zachęcamy więc do działania. Kolejni zwycięzcy loterii Orlen odebrali kluczyki do nowych rodzinnych samochodów. Gratulowała im Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen do spraw sprzedaży detalicznej, i Robert Kubica, kierowca Orlen Teamu. To nie koniec emocji. Loteria potrwa jeszcze do 31 grudnia, a na jej uczestników czeka wiele atrakcyjnych nagród, w tym kolejne 12 samochodów i produkty marki Verva. Szczęśliwe zdrabki wylosowano już we wszystkich województwach. Do tej pory do nowych właścicieli trafiło 76 z 88 samochodów. Ponadto rozdano miliony atrakcyjnych produktów marki Verva. Szczęśliwcy, którzy wylosowali najcenniejszą z nagród, nie kryli szczęścia nawet podczas odbioru kluczyków, które wręczał im sam Robert Kubica. No i stało się. No, gdy pani zmieniła, że tak powiem, minę, jak dawając drabkę, to już wiedziałem, że to się dzieje naprawdę. Chcę tylko się cieszyć. Pierwszy raz to było ciężko uwierzyć, że w ogóle były trzy symbola. Teraz ciężko jest uwierzyć, że mamy ten samochód. Fizycznie kluczyk widzieliśmy, ale jeszcze trzeba zobaczyć ten samochód, to może dopiero wtedy poczujemy, że jest to wygrana. Bo tak to jeszcze jest aż niemożliwe. Pierwszy raz coś tam się zdarzyło wygrać w ogóle. To jest niesamowite. Pani zaproponowała zdrapkę. Ja zaczęłam ją drapać. No i wyszły trzy samochody. Aczkolwiek ja w to nie wierzyłam. Dopiero jak pani zaczęła bić brawo na stacji, to uwierzyłam w to, że to jest prawda. No i tak wyszło. Mamy samochód dzisiaj. Tym bardziej jest to dla nas przyjemność właśnie otrzymać auto z rąk samego Roberta. No właśnie. Gdyby te kluczyki przyszły pocztą czy coś, nie byłyby takiej przyjemności. A tu jednak oficjalnie, także bardzo fajnie, będziemy wspominać na pewno długo, jak nie całe życie, także super wydarzenie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Loteria Orlen to akcja przeprowadzona na rekordową skalę. Przygotowano w niej aż 11,5 miliona nagród o wartości 56 milionów złotych. Ale loteria to nie tylko nagrody, to również specjalna kampania produktowa, której twarzą jest Robert Kubica. Do rozdania zostało jeszcze sporo nagród, w tym 12 samochodów. Za nami Barbórka. Choć pozornie może się wydawać, że to święto nas nie dotyczy, jest ono obchodzone w ramach naszej grupy. Swoją Barbórkę świętowali pracownicy Orlen Upstream, a jednym z gości podczas uroczystości był prezes Orlenu Daniel Obajtek. Uroczystość odbyła się w Warszawie w historycznej reducie Banku Polskiego. To pokazuje, że barbórkowa tradycja zajmuje szczególne miejsce w naszej firmie. Specjalnym gościem wydarzenia był prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który wręczył nagrody i stopnie górnicze pracownikom Orlen Upstream. Całe spotkanie odbyło się przy akompaniamencie orkiestry górniczej. Po raz kolejny płockie tumy rozświetliły się kolorowymi lampkami tworzącymi wyjątkowe ozdoby i zabawki, które przyciągają swoim blaskiem. To płockie ogrody światła oczywiście, które zapraszają po zmroku aż do 6 stycznia. W minioną sobotę płocczanie wspólnie z PKN Orlen świętowali uroczyste otwarcie czwartych płockich ogrodów światła. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło tłumy zwiedzających. Uroczystej inauguracji dokonał członek zarządu do spraw rozwoju PKN Orlen Zbigniew Leszczyński. Frekwencja jest bardzo duża, wszyscy są zadowoleni. W tym roku zaskoczyliśmy po raz kolejny wyjątkowym motywem, wszystkim się podoba. My bardzo z tego się cieszymy i liczymy na to, że jak również w latach ubiegłych, to Wzgórze Tumskie i to nasza dekoracja będzie cieszyła się wyjątkową popularnością i bardzo wiele mieszkańców
ale również liczę na to, że goście, którzy przyjadą do nas na święta Bożego Narodzenia, będą właśnie zimą spacerowali i podziwiali te piękne widoki, które PKN Orlen przygotował dla mieszkańców Płocka. Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych. Na scenie odbywały się koncerty, a w specjalnie ustawionych namiotach na odwiedzających czekały najróżniejsze warsztaty. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również przygotowana na tę okazję fotobudka. Trochę pogoda, taka nie bardzo świąteczna, bo śniegu nie ma, ale atmosfera, ozdoby, wszystko świąteczne. Wszystko! Podoba mi się szalenie. Bardzo ładnie i pomysłowo to jest zrobione. Jestem z Lwowa, mieszkam w Płocku i już przyzwyczaiłam się do tego, ale każde święto jest oddzielnie inne, ciekawe, także mi się podoba. Jestem prawosławna, mam święta później, czyli najpierw mam Sylwestra, później Boże Narodzenia i Mikulajki. Tutaj jest oddzielnie, najpierw to wszystko, czyli ja świętuję tak naprawdę 2 miesiące pod rząd. Od niedzieli 8 grudnia aż po następne 2 weekendy, które będą zbliżały się do świąt Bożego Narodzenia, proponujemy dla mieszkańców Płocka oprócz tej atrakcji rozświetlającej Górze Tumskie poprzez Płockie Ogrody Światła, zapraszamy również na jarmark bożonarodzeniowy. To będzie kilka straganów, w których będzie można zakupić zarówno ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z świetlic środowiskowych, ale również zakupić ciepłe posiłki. Na Wzgórzu Tumskim wokół Bazyliki Katedralnej stanął bajkowy zamek. Rozświetlone pojazdy, postacie i prezenty, 10-metrowa choinka, ramy do zrobienia wspólnych zdjęć oraz ogromny prezent i bombka. Dzięki tak przygotowanej iluminacji każdy odwiedzający będzie mógł poczuć bajkowo-świąteczny klimat. Eksperci medycyny z inicjatywy PKN Orlen spotkali się z mieszkańcami 5 gmin powiatu płockiego. Specjaliści oprócz przeprowadzonych konsultacji medycznych doradzali także, jak się ustrzec chorób cywilizacyjnych i jak zadbać o własne zdrowie. Spotkanie z mieszkańcami zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich działających na terenie powiatu płockiego zostało zrealizowane pod hasłem Powiedz tak zdrowej przyszłości. Ogromna frekwencja na spotkaniach potwierdza słuszność inicjatywy i pokazuje, że tego typu spotkania są jak najbardziej potrzebne. Ich uczestnicy mieli okazję skorzystać zarówno z podstawowej diagnostyki medycznej, jak i porad specjalistów takich jak fizjoterapeuta, pulmonolog czy dermatolog. Omówiono również tematy związane z programem profilaktyki onkologicznej realizowanym przy współpracy PKN Orlen z Centrum Onkologii. Tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.